dłuższej przerwie w 596 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa doktora Michała Piekarskiego pod tytułem Kapitalizm, protestantyzm i Trójca Święta. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. W roku 1905 Max Weber opublikował Etykę protestancką i ducha kapitalizmu. Już sam tytuł zdradza czytelnikowi, że mowa w tej książce będzie o związku gospodarki kapitalistycznej, wolnorynkowej, z doktryną moralną wywodzącą się z reformacji. Twierdzenie dotyczące protestanckiego charakteru działalności i własności kapitalistycznej już przed wystąpieniem Webera było traktowane jako oczywiste. Weber jednak potraktował to stwierdzenie inaczej niż poprzednicy i przeformułował je w następujące pytanie. Skoro związek myśli protestanckiej i gospodarki kapitalistycznej jest faktem, to w jaki sposób można uzasadnić i obronić tezę o wielkim udziale protestanckiej etyki w kształtowaniu i formowaniu kapitalizmu jako jednego z głównych i podstawowych czynników kształtujących nowoczesną racjonalność Zachodu? Weber daleki był od europocentryzmu i nie uważał kapitalizmu za twór zasadniczo europejski. Kapitalizm w swoich różnorodnych w formach pionierski, awanturniczy, wielkospekulancki, kolonialny itd. pojawia się w prawie każdym zakątku cywilizowanego świata. Rozwinięty w nowożytności ustrój gospodarczy, który można określić mianem racjonalno-kapitalistycznej organizacji wolnej pracy, jest jednak czymś typowym tylko dla Europy Zachodniej. Weber twierdził, że ta nowoczesna forma kapitalizmu nie pojawiła się w państwach zachodnioeuropejskich przypadkiem. Miejsce dla niej zostało niejako przygotowane. Nie pierwszy raz w historii powszechnej dzieje się tak, że pewne formy polityczne, społeczne czy gospodarcze ujawniają się w danym czasie, miejscu i w określonych okolicznościach. Jest to twierdzenie banalne, ale analizując weberowską wykładnię genezy nowoczesnego kapitalizmu, można odnieść wrażenie, że stanowi ono w pewnym sensie klucz do jej zrozumienia. Racjonalna organizacja kapitalistyczna nie byłaby możliwa bez zaistnienia pewnych fundamentalnych czynników, takich jak podział pracy, oddzielenie gospodarstwa domowego od przedsiębiorstwa, oparta na ścisłych obliczeniach rachunkowość, komercjalizacja czy giełda. Nie o te wpływy chodziło jednak Weberowi w jego analizach. Zdając sobie sprawę z istnienia tych czynników, Weber chciał wniknąć nieco głębiej. Zależało mu na uchwyceniu źródeł czy przyczyn tego, co nazwał duchem kapitalizmu. Tego, co jego zdaniem musiało się koniecznie pojawić obok wspomnianych wyżej obiektywnych przyczyn. Zrozumienie tego, czym ów duch był, pozwoli nam wniknąć w istotę myślenia Webera. Dla Maxa Webera kapitalistyczny duch ściśle wiąże się z istnieniem stanu mieszczańskiego i charakteryzującej go przedsiębiorczości, ukierunkowanej na czysty zysk i opłacalny interes. W tej, jak ją określa sam Weber, filozofii skąpstwa, człowiek, a właściwie przedsiębiorca, jawi się jako jednostka godna zaufania, uczciwa, kierująca się przede wszystkim ideą powinności wobec zakładanej jako cel sam w sobie potrzeby pomnażania własnego kapitału. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co można by nazwać teleologiczną etyką pieniądza czy kapitału, ale również z inspirującym ją etosem kapitalisty. Obecność tego etosu to dla Webera główny czynnik odróżniający kapitalizm europejski od hinduskiego, chińskiego czy japońskiego. Powinność wobec kapitału motywuje podmiot do specyficznej utylitarnej odpowiedzialności za siebie. Będę uczciwy, gdyż uczciwość zapewnia kredyt. Będę punktualny, bo to zapewnia zaufanie. Będę pracowity, bo pracowitość gwarantuje większy zysk. Ukierunkowanie na cel. Weber jednak od razu zauważa niebezpieczeństwo quasi-cnotliwości kryjące się za tą utylitarną etyką opartą na użyteczności. Rozwijane przez nas cnoty nie są celem samym w sobie, lecz służą dotarciu do celu, jakim jest zysk z kapitału. W sytuacjach, gdy ten sam skutek, to jest zysk, osiągałoby się przez pozór uczciwości, pozór ten wystarczyłby. Byłoby to
niemoralne, byłoby to fasadowe. Etyce kapitalisty grozi więc przeobrażenie się w etykę pozoru. Działania mogą być pozorne, o ile uświęca je cel, jakim jest pieniądz, materializm. Taka etyka traci zarówno charakter eudaimonistyczny, bo nie dążymy do bogactwa ze względu na nasze szczęście, jak i hedonistyczny. Przyjemność nie ma wszakże, a przynajmniej nie musi mieć nic wspólnego z procentem od kapitału. Zysk uzasadnia zysk i wszystko kręci się wokół niego, co do niego prowadzi, co znajduje w nim swoje uzasadnienie. Kapitalista czuje się więc niejako zobowiązany, zobligowany do pomnażania kapitału i robi to nie dla siebie samego, jest to sztuka dla sztuki, dla bogacenia się bez celu. Nie czerpie korzyści z zarabiania pieniędzy, bowiem czynność ta jest celem samym w sobie. Oczywiście wraz z bogactwem może wzrastać stopa życiowa, poziom materialny, zakres możliwości może, ale nie musi. Jest ona bowiem czymś wtórnym wobec obowiązku, który konstytuuje opisywany przez Webera etos. Jeżeli bycie kapitalistą potraktujemy jako zawód, taki sam jak bycie robotnikiem, informatykiem, nauczycielem akademickim czy tłumaczem, to wolno nam, co podkreślał Weber, mówić o obowiązku zawodowym kapitalisty. Musimy jednak od razu zwrócić uwagę, że zawód ten jest nieco inny od pozostałych przez nas wymienionych. Jego inność według Webera polega na tym, że o kapitaliście per excellence możemy mówić jedynie w kapitalizmie zachodnioeuropejskim, ukonstytuowanym przez opisany powyżej etos kapitalistyczny, na który składa się przede wszystkim pojęcie kapitalisty jako specyficznej formy zawodu. Duch kapitalizmu również ściśle wiąże się z tą formacją. Kapitalista jest zawodem właściwym dla człowieka zachodu. Duch kapitalizmu, czy ściślej mówiąc kapitalizm nowoczesny, borykał się z pewnym przeciwnikiem, który niejako buntował się przeciwko samemu etosowi kapitalisty. Mamy tutaj na myśli tak zwany tradycjonalizm. Według zwolenników tego poglądu naturalnym zachowaniem człowieka pracującego, wykonującego dany zawód, jest taki sposób zarabiania pieniędzy, który pozwala zapewnić tyle, ile mu potrzeba, ile jest mu niezbędne do przeżycia. Chodzi o to, że w tradycyjnych zawodach nie pojawia się konieczność zwiększenia wydajności pracy, poprawy status quo. Pieniądz jest mi potrzebny o tyle, o ile mogę za jego pośrednictwem realizować swoje potrzeby, plany czy marzenia. W nowoczesnym czy liberalnym pojmowaniu zawodu kapitalisty centralnymi pojęciami stają się wydajność, produktywność, prędkość czy rentowność. Tym kategoriom podporządkowane są wszelkie działania. Nie jest to jednak jakaś dominacja, kult czy pewnego rodzaju dyktatura kapitału. Nie jest to oddanie się mu dla niego samego, dla samej sztuki, dla bogacenia się, które omamia umysły, które w jakiś sposób zaczadza myśli człowieka, który zatraca sam siebie, swoje wartości moralne, swoje relacje społeczne na rzecz bogacenia się, na rzecz tego imperatywu zdobywania bogactwa i pieniędzy. Pieniądz nie rządzi człowiekiem, pieniądz nie dominuje człowieka, pieniądz jest jedynie jego przedłużeniem, jego możności, narzędziem, który uczestniczy w wymianie dóbr i usług, w rynkowych interakcjach międzyludzkich. Nie ma tutaj miejsca na quasi religię, by uczynić z niego bożka, by stał się czymś uwznioślonym. Widzimy teraz, że system kapitalistyczny potrzebuje ludzi, którzy są gotowi oddać się powołaniu, jakim jest zarabianie pieniędzy. W pierwszych wiekach formowania się kapitalizmu, to jest na przełomie średniowieczej nowożytności, ludzi kierujących się tym, co nazwalibyśmy etyką pieniądza, nazywano lichwiarzami, oszustami czy niemoralnymi. Samą zaś działalność kupiecko-kredytową określano jako niegodną, interesowną, non gratuitius, czy jak twierdził święty Tomasz Zakwinu, haniebną, turpitudo. Ale w tamtych czasach nie rozumiano jeszcze idei kapitalistycznych, nie rozumiano rynku, nie rozumiano ekonomii tak, jak dzisiaj ją pojmujemy. Nie rozumiano, czym jest kredyt i czemu służy, dlaczego ma być oprocentowany, dlaczego z niego ma wynikać zysk, dlaczego ma się opłacać, dlaczego ma redukować ryzyko związane z pożyczaniem, dlaczego jest to w pełni uczciwe i jest to umowa jak każda inna. Etyka pieniądza wykluczała etykę chrześcijańską, czy
teologię moralną opartą na autorytecie Pisma Świętego i tradycji. Mówiąc wprost, Kościół katolicki doby średniowiecza traktował zawód kapitalisty jako niepożądany, moralnie podejrzany, a nawet grzeszny, a zupełnie niesłusznie, ponieważ zarabiano pieniądze doskonaląc się na chwałę Bożą, rozwijając się, swoje potencjalności, swoje możności, dążąc do doskonałości, dążąc do pewnego ideału, wzmacniając swoje cnoty poprzez pracowitość, ambicje i inne cechy godne pochwały, nie potępienia. Z biegiem czasu stosunek Kościoła do racjonalności kapitalistycznej, jak ją nazwał Weber, ułagodniał, czego przykładem mogą być pisma Mateusza z Krakowa, Jana Gersona, czy postępowej Via Moderna, reprezentowanej na przykład przez Wilhelma Okama. Weber uważał, co do dziś stanowi przedmiot sporów, że właściwe narodziny kapitalistycznego stylu myślenia i pracy wiążą się bezpośrednio z wystąpieniem Marcina Lutra i pojawieniem się rozłamu w Kościele katolickim. Teza ta może brzmieć arbitralnie, bowiem mentalność kapitalistyczna pojawia się na przykład już w XIII wieku w Brugi, czy miastach włoskich, faktoriach, także w Niderlandach. Weberowi nie tyle jednak chodzi o moment, w którym kapitalizm pojawia się w historii ludzkości, ile o sytuację, w której może on zostać właściwie wypowiedziany i tym samym ugruntowany. Kapitalizm możemy podjąć dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, na czym polega powołanie kapitalisty. Klucz do niego dał nam Luther w swojej wykładni tego, czym jest zawód. Słowem zawód, z niemieckiego Beruf, od Berufen, powoływać, powołany, Luther tłumaczy Pawłowe klesis, pojawiające się, gdy apostoł mówi o powołaniu przez Boga do wiecznego zbawienia. Klesis wiąże się więc wyłącznie z powołaniem religijnym i nie ma żadnego związku ze świeckim pojęciem zawodu. Do czasów Lutra greckie klesis tłumaczono w niemieckich Bibliach słowem refunge. Weber podkreśla, że Luther zrezygnował z tradycyjnego ruf na rzecz beruf pod wpływem kazań Jana Taulera. Tak brzmi w przekładzie Lutra następujący fragment pierwszego listu do Koryntian. Niech każdy postępuje zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. To skupienie się na etosie pracy było bezpośrednio związane z wydajnością, z produktywnością. Chodzi o to, że należy pozostać w takim stanie, beruf, do jakiego zostaliśmy powołani, berufen. Bowiem, jak powiada apostoł, jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania. Jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech nie poddaje się obrzezaniu. Według Lutra Pawłowe zalecenia prowadzą do uznania, że każdy zawód, każde powołanie wynika z Bożego nakazu, że jest niejako predestynacją, jakimś rodzajem przeznaczenia, jakimś rodzajem celu, czy rangi, czy jakiegoś przywileju. Nie ma lepszych czy gorszych, bardziej grzesznych zawodów, ponieważ człowiek, rozpoznając Boże powołanie, wybiera słusznie i zgodnie z Bożą wolą. W tym miejscu Luther zdaje się zgadzać z Akwinatą, który powiada: dzielenie ludzi według zawodów, oficjum, czasem mówi też o ministerium, pochodzi po pierwsze od opatrzności Bożej, po drugie bierze się z przyczyn naturalnych. Inne jest jednak doktrynalne podłoże powiedzenia świętego Tomasza. Według niego człowiek dobiera sobie zawód, kierując się przyrodzoną siłą rozumu, predyspozycjami naturalnymi. Przy czym im bliższy jest on Bogu, tym lepiej. Oznacza to uprzywilejowanie powołania zakonnego czy w ogóle duchownego względem innych, mniej bożych. Dla Lutra, kierującego się dewizą sola fide, tylko przez wiarę, mniej liczy się charakter wykonywanego zawodu niż to, że wynika on z Bożego powołania i opatrzności. Możemy bez wątpliwości stwierdzić, że Luther nie wartościuje ludzi według wykonywanego przez nich zawodu. Duchowny w niczym nie jest więc lepszy od kupca. Jeżeli obaj realizują sumiennie i zgodnie z wiarą swoje powołanie, to obaj są równi względem Boga. Luther antycypuje tutaj twierdzenie Adama Smitha o konieczności i potrzebie podziału pracy.
na wedle predyspozycji. Już Tauler głosił przed Lutrem równowartościowość powołania świeckiego i duchownego. Bóg nas powołuje, a my mamy na jego powołanie odpowiedzieć, czyli opierając się na miłości bliźniego, wykonywać swój zawód. Nie stajemy się sprawiedliwi, spełniając sprawiedliwe uczynki, lecz gdy uczyniono nas sprawiedliwymi, spełniamy sprawiedliwe uczynki. W luteranizmie inaczej niż w katolicyzmie człowiek traci pozycję aktywnego podmiotu. To Bóg jest aktywny w człowieku. Nie przez uczynki zostaniemy zbawieni, lecz na drodze posłuszeństwa i wiary. Z tego powodu Luther mówił w odniesieniu do człowieka o sprawiedliwości biernej. Sprawiedliwość czynna odnosi się jedynie do Boga. Docieramy tu do niezwykle ważnego miejsca. Marcin Luther, wierny czytelnik świętego Augustyna i mistyków niemieckich, powiada, że usprawiedliwienie nie przychodzi na podstawie tego, jak człowiek żył, co robił, ale na podstawie tylko i wyłącznie łaski Bożej. Nie zostanę zbawiony, bo robiłem to, a to, nawet bowiem najbardziej święte życie nie może zmienić tego, że człowiek od swych narodzin grzeszy i zmierza ku wiecznemu potępieniu. Grzechu pierworodnego nie da się zmyć. Będę zbawiony lub potępiony tylko dlatego, że tak chce Bóg. W komentarzu do listu do Rzymian Luther twierdzi, wszystko to pokazuje, że nieprawość ludzkiej woli, a Boża predestynacja i nieomylne wybranie prowadzi do zbawienia człowieka. Odkąd bowiem zostali odrzuceni ci, którzy posiedli wszelkie błogosławieństwa, a zbawieni zostali ci, którzy byli spoza nich, jest oczywiste, że zbawia Boże wybranie, a nie ludzka sprawiedliwość. W tym fragmencie pojawia się słowo klucz, pozwalające zrozumieć główną myśl Lutra i jego duchowych spadkobierców, przede wszystkim Jana Kalwina. Słowem tym jest predestynacja. Pojęcie nie obce rozważaniom teologów, ale przez Lutra niejako przywrócone do łaski, ustanowione jako jedno z najważniejszych. Predestynacja dla Lutra ściśle łączy się z usprawiedliwieniem człowieka wyłącznie dzięki łasce Bożej. Zakonnik utrzymywał, że natura ludzka może tylko grzeszyć. Każdy uczynek, bez względu na to, czy jest dobry, czy zły, nosi znamiona grzechu śmiertelnego. Skoro człowiek może tylko grzeszyć, jego los po śmierci wydaje się przesądzony. Jedynie Boża wola może ten stan rzeczy zmienić. Siłą rzeczy, konkluduje Luther, Bóg z góry przeznacza, predestynuje część ludzi do zbawienia, życia wiecznego, a innych do potępienia, kary piekielnej. Człowiek nie jest w stanie wpłynąć na wolną wolę Boga, będzie tylko potępiony albo predestynowany do zbawienia. Boża łaska ocali tylko wybranych. Bóg nie tylko przeznacza, predestinatio, ludzi do zbawienia, ale również z góry już wie, presentia, przedwiedza, kto będzie zbawiony, kto potępiony. Luther w tym rozumowaniu znalazł oparcie dla swojej koncepcji zawodu i powołania i mógł ją wyjaśniać w ten sposób, że człowiek ma robić to, do czego Bóg go powołał. W takim razie nie możemy już mówić o zawodach niemoralnych czy lichwiarskich, bowiem to, czy je wykonujemy, czy nie, nie ma żadnego wpływu na nasze zbawienie lub potępienie. To, czy człowiek i jego czyny są dobre czy złe, wynika jedynie z arbitralnej decyzji Stwórcy. Coś jest dobre nie z tego powodu, że takie jest, ale dlatego jest dobre bądź złe, że Bóg tak chce. Następuje radykalna zmiana optyki. Dobro przestaje być transcendentalium, a staje się funkcją woli. Ontologia staje się etyką. Do myśli tej jeszcze wrócimy. Zasadnicza różnica pomiędzy poglądami Lutra a Kalwina dotyczy ich stosunku do lektury i znaczenia Pisma Świętego. Wedle Lutra Księga Objawiona daje człowiekowi podstawowe zasady i normy postępowania. Biblia ustanawia pewną granicę, w obrębie której wierzący powinien się poruszać. Najlepszym przykładem jest Dekalog, podający nam formalne zasady życia, które jednak wymagają nieustannego doprecyzowywania ze względu na zmienne dzieje i koleje losu. Pismo Święte, utrzymywał dalej Luter, należy dookreślać i uzupełniać innymi zasadami. Kalwin był dużo bardziej radykalny. Biblia stanowi jedyną i ostateczną, nienaruszalną regułę chrześcijańskiego życia i posłuszeństwa. Ten radykalizm w rozumieniu roli świętych ksiąg, sola scriptura, jedynie pismem, w życiu wiernych odnalazł swoje odzwierciedlenie w poglądach Kalwina na prawo, moralność, a przede wszystkim na kwestię zbawienia. Kalwin był pod jednym względem niezwykle wierny nauce Lutra. Wyciągnął ostateczne wnioski i konsekwencje z luterańskiej wykładni teorii predestynacji. Zdaniem Kalwina
Świat dzieli się na zbawionych i potępionych i co gorsza, tylko nieliczni mają być zbawieni. Ontologicznie niemożliwe jest, aby ktoś przeznaczony do potępienia został zbawiony i odwrotnie, bowiem naruszałoby to suwerenność i majestat Boga. Nie pomogą ani uczynki, ani odpusty, a przede wszystkim żadne sakramenty, bowiem człowiek poprzez upadek w stan grzechu tak bardzo utracił zdolność swej woli do czegoś duchowo dobrego i prowadzącego do zbawienia, że człowiek naturalny, jako całkiem odwrócony od dobra i martwy w grzechu, nie jest w stanie się nawrócić ani przygotować do nawrócenia. Gdzie indziej, dodaje, mówi się, że Bóg zesłał swego Syna, by zbawić lud ludzki, ale nie to było jego celem. Chciał tylko niektórym pomóc podnieść się z upadku i powiadam wam, że Bóg umarł tylko za wybranych. Świat został stworzony przez Boga jedynie do dyspozycji jego woli. Bóg chciał takiego świata, by jego wola mogła się w nim realizować. Cóż zatem pozostaje chrześcijaninowi? Winien wielbić Stwórcę i wypełniać jego przykazania tak, aby jednocześnie pomnażać Bożą chwałę. Jest to zdaniem Kalwina możliwe dopiero w społeczeństwie we wspólnocie wiernych. Człowiek pracując społecznie podoba się Bogu i najlepiej wypełnia przykazania miłości bliźniego, służąc swą pracą innym. Miłość bliźniego wiąże się z sumiennym wykonywaniem zadań zawodowych. O wartości pracy nie decyduje jej efektywność, ale sumienność i poświęcenie pracującego. Krawiec najlepiej służy Bogu, kiedy szyje porządne i wygodne ubrania. Książę działa zgodnie z wolą Stwórcy, gdy rządzi roztropnie i sprawiedliwie. Zadaniem człowieka na ziemi jest oddać się sprawom polityki i ekonomii, rzemiosłom i sztukom. Świętość przestaje być kojarzona z czystością, nieustanną modlitwą czy cierpieniem, a zaczyna wiązać się z purytańskimi zasadami życia. Droga do świętości wiedzie przez niestrudzoną pracę zawodową. Najlepszym świętym jest ten, który najpełniej pomnaża chwałę Bożą na ziemi. W myśl zasady omnia in majorem Dei gloriam, wszystko na większą chwałę Boga. Nic lepiej nie wypełnia tego nakazu niż asceza i ciągła praca, praca dla samej pracy. Teraz nie trudno jest nam zrozumieć, dlaczego Max Weber w sposób ścisły powiązał duchowość kościołów protestanckich, a zwłaszcza kalwinistów, w innych miejscach mówi o sektach protestanckich, z mentalnością nieustannie pracującego kapitalisty. Dobry protestant i dobry kapitalista, czy przedsiębiorca, podzielają wspólne przekonania. Jak to, że praca jest dobrem najwyższym, że czasu nie wolno marnować w myśl przysłowia czas to pieniądz, że działanie, służenie innym ma pierwszeństwo przed kontemplacją, rozważaniem Boga i stworzenia, że asceza jest środkiem do osiągnięcia sukcesu, zbawienia dla protestanta lub zysku dla kapitalisty. System tych przekonań składa się na swoisty kodeks etyczny. Zbiór formalnych wskazówek i zaleceń, które dana osoba ma dostosować do swojego zawodu. Czym innym jest asceza dla pastora, czym innym dla robotnika, a czym innym dla potentata finansowego. Podstawowymi cnotami stają się pracowitość i oszczędność czasu, pieniądza, przyjemności, niekoniecznie zdrowia i życia. A gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Cały purytanizm i mentalność protestancka opierają się na pewnej wizji Stwórcy, o którym, co wiemy od Lutra i Kalwina, możemy powiedzieć, że jest sprawiedliwy, kieruje się łaską, niektórych ludzi predestynując do zbawienia, innych potępiając. Wszystkie te określenia, o czym uczy nas teologia negatywna, oparta na mistyce apofaktyka, nie mogą się odnosić do Boga realnie, bowiem żadne ludzkie pojęcie nie może oddać jego istoty. Jednak w pewien sposób nakierowują nas na ślad tej istoty. Przyjmując luterańsko-kalwińską ideę predestynacji, coś o Bogu możemy orzec. Bóg jest wolnością, a ściślej arbitralnością, która ma charakter konieczny, bowiem żadna decyzja Stwórcy nie może być odwołana czy zmieniona. Nie ma możliwości, by Bóg w swej mądrości mógł coś błędnie bądź nieroztropnie rozeznać lub posądzić. Arbitralna i konieczna wola, inne imię Boga, jest więc sprawiedliwością. Kalwin doprowadził to luterańskie odkrycie do skrajności. Bóg Kalwina prędzej potępi całą ludzkość niż okaże miłosierdzie. Taki Bóg nie przejawia miłości, ewentualnie łaskę, jaką sprawiedliwy sędzia może okazać słabemu, pozbawionemu własnej woli i rozumności winnemu. Bogu Kalwina znacznie bliżej do Boga Starego Testamentu, żydowskiego Jahwe, niż ewangelicznemu Jezusowi Chrystusowi chrześcijan, kierującemu się przykazaniem miłości. Skąd wzięła się i jaka była możliwa w łonie Kościoła Chrystusowego taka rozbieżność pomiędzy doktryną katolicką, czy nawet luterańską, a poglądami Jana Kalwina, który twierdził, że dostrzegł prawdziwą wykładnię chrześcijaństwa? Musimy bliżej przyjrzeć się teorii predestynacji i wizji Boga, jaka się z nią wiąże.
Doktryna predestynacji, jak wspomnieliśmy już wcześniej, nie była oryginalną propozycją Marcina Lutra. Za ojca chrześcijańskiej teorii predestynacji można uznać świętego Augustyna, autora traktatów De Gratia et Libero Arbitrio, De Libero Arbitrio czy De Predestinatione et Gratia oraz De Predestinatione Sanctorum. Tematem tym zajmowali się następnie m.in. Boecjusz i Jan Szkot Erjugena. W okresie scholastyki zagadnienie predestynacji wiązano z takimi kwestiami jak wolna wola, wolność Boga i człowieka, przygodność i konieczność. Zagadnienia te żywo dyskutowano w szkołach augustyńskich. Jan Duns Szkot podkreślał pierwszeństwo woli przed rozumem. Bóg coś wie, bo uprzednio tego zechciał. Pomimo, że Duns Szkot nie napisał żadnej pracy traktującej wprost o problemie predestynacji, właśnie za jego sprawą owo pojęcie znalazło się w kręgu podstawowych kwestii teologii. W jaki sposób pogodzić przedwiedzę, prescientia i wszechmoc, omnipotentia Boga z wolną wolą człowieka? Wilhelm Ockham, uczeń Szkota, napisał dzieło zatytułowane Tractatus de Predestinatione et de Prescientia Dei et de Futuris Contingentibus. Traktat o predestynacji przedwiedzy Bożej i przyszłych zdarzeniach przygodnych. Nie ma pewności co do tego, czy Luther osobiście czytał tę pracę, ale z całą pewnością odcisnęła ona silne piętno na jego koncepcjach. Ockham nie podaje tam definicji predestynacji, ale możemy ją odnaleźć w innym jego dziele. Powiada, że predestinatio oznacza samego Boga, który zamierza dać komuś życie wieczne, tego kogoś i samo życie wieczne. Obok predestynacji do zbawienia Ockham wprowadza jej przeciwieństwo, czyli potępienie, reprobatio. Reprobacja oznacza Boga mającego ukarać kogoś wieczną karą. Filozof podkreślał nieustannie w swym traktacie, że predestynacja i reprobacja, czy inaczej mówiąc potępienie, są pojęciami relacyjnymi, nomen relativum. Ockham uważał, że predestynacja i potępienie nie są relacjami absolutnymi, nie mogą istnieć bez odniesienia do ich biegunów, to jest Boga i predestynowanego bądź potępionego człowieka, ale są tym elementem, który konstytuuje ich odniesienie do siebie. Mówiąc o predestynacji, orzekamy o charakterze relacji Bóg-człowiek. Relacja ta ma charakter indywidualny, jednostkowy, żeby nie powiedzieć intymny. Zawsze jest odniesiona do konkretnej osoby. Na jej charakter mają wpływ oba jej człony. Człowiek nie jest jedynie biernym odbiorcą Bożego wyroku. Bóg swej przedwiedzy zna wszelkie ludzkie poczynania i decyzje i na ich podstawie daną osobę predestynuje bądź potępia. Ludzkie działania są dowolne, ale osąd Boga nie jest arbitralny, w takim sensie jak u Kalwina. Nie jest on jednak tak zależny od ludzkich uczynków, jak podkreślał to Kościół katolicki, tuż przed wybuchem reformacji. Mamy tutaj do czynienia z pewną ograniczoną korelacją boskiej i ludzkiej wolności oraz niezależności. W rozważaniach Ockhama widoczny jest augustyński wątek usprawiedliwienia człowieka przez łaskę i wszechmoc Stwórcy. Właśnie ten wątek jest zradykalizowaną koncepcję predestynacji rozwinął Luther w swojej teologii zbawienia. Ockham jako jeden z pierwszych opowiedział się za nieadekwatnością narzędzi poznawczych w odniesieniu do Boga, podkreślając jego wszechmoc, którą ograniczyć może jedynie sprzeczność. Boskiej wszechmocy ludzki rozum nigdy nie pojmie, bowiem jego kategorie wiążą się ściśle ze światem stworzonym. Tezy tej bronił filozof w oparciu o zdanie otwierające symbol nicejski z 325 roku, Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem. Owa omnipotencja wiąże się ściśle z działaniem Boga, a tym samym z predestynacją. Czym jest zatem boska wszechmoc, nieskrępowane niczym działanie Boga? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam wyjaśnić znaczenie predestynacji oraz zrozumieć w pewnym aspekcie uwarunkowania i genezę nowoczesnej myśli ekonomicznej. Na pojęcie wszechmocy składają się dwa boskie przymioty: łaska, gracja i opatrzność, providentia. Za pomocą tych dwóch terminów można opisać działanie Boga w świecie. Dopiero w odniesieniu do świata nabiera sensu mówienie o łasce i Bożej opatrzności. Dla Lutra, Ockhama czy Akwinaty, bez względu na dzielące ich różnice doktrynalne, było to oczywiste. Pojęcie wszechmocy zostaje zalegalizowane przez Kościół późno, bo dopiero na Soborze Nicejskim w 325 roku. Do tego czasu trwały spory teologiczne o to, w jaki sposób można opisać działanie i zarazem bycie Boga.
Zarówno apologeci, jak i pierwsi ojcowie Kościoła musieli rozwiązać pewną fundamentalną aporię. Jak opisać Boga, o którym Pismo Święte mówi, że jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym? W jaki sposób, żeby odróżnić się od pogańskich mitów i teofanii? Jakiego języka powinno się użyć, aby uzgodnić boskość Chrystusa i Ducha z boskością Ojca, nie popadając przy tym w politeizm i różne jego ukryte formy? Jak powiedzieć, że Bóg jest jeden? Myśliciele wczesnochrześcijańscy z początku zdani byli jedynie na język Pisma Świętego, czyli na judaizm. Zaletą tego języka był jego charakter z natury teologicznej i objawieniowy. Jednak co jest widoczne w listach Pawła Apostoła czy Ewangelii Świętego Jana, język ten nie wystarczał. Nie można opisać boskości wyrażonej w języku biblijnym za pomocą tego samego języka, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy o niej mówić poganom. W II wieku po Chrystusie myśliciele chrześcijańscy otwierają się na język filozofii greckiej, którym dostrzegają możliwość wyrażenia uniwersalnych praw do Bogu i świecie. Greka pozwoliła wysłowić Boga Starego i Nowego Testamentu. III wiek po Chrystusie to okres nasilonej popularności wielu teorii kontrowersyjnych i heretyckich. To po części wiązało się z brakiem jednej prawowiernej doktryny chrześcijańskiej. Panowała ogólna zgoda co do najważniejszych kwestii wiary, ale brakowało uzasadnień i ostatecznych rozwiązań. Najbardziej palącym problemem ówczesnej teologii była relacja pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem Bożym, czyli Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Stawka była wysoka, bowiem sposób, w jaki zostanie opisana owa relacja, miał wyznaczyć charakter całej doktryny chrześcijańskiej. Pytanie o charakter Trójcy Świętej stawiano w kontekście problemu władzy. Jak należy rozumieć Boga, aby móc o Nim mówić, że jest królem, czyli monarchą? Państwo Boże na ziemi, aby użyć sformułowania świętego Augustyna, winno być monarchią, jednowładztwem. Bóg Ojciec, Stwórca, rządzi niepodzielnie na niebie, a ziemią rządzą królowie z Bożego namaszczenia. Monarchia państw ludzkich jest odbiciem monarchii niebieskiej. Monarchizm wywodzący się od greckich pojęć mone i arche, jedno i władza bądź zasada, oznaczał, że Bóg jest jedynym źródłem i regułą władzy. Przekonanie to, podzielane przez pierwszych chrześcijan, miało swoje źródło w teologii judaistycznej. Filon z Aleksandrii powiada: pierwsze przykazanie stanowi osnowę wszystkich postanowień prawa, dotyczących jedynowładztwa Boga. Wyjaśniają one, że istnieje tylko jedna przyczyna wszechświata, jeden władca i król, który trzyma w swych rękach ster panowania, kieruje i rządzi wszechświatem dla jego dobra, a ze swego nieba, najczystszego bytu, usunął oligarchię i ochlokrację, dwie zgubne formy rządzenia, jakie wśród ludzi najgorszych powstają z anarchii i uzurpacji władzy. Teologia polityczna nie dopuszcza demokracji. W jaki więc sposób można mówić o Bogu, Jego Synu i Duchu? Jak zachowywać jedno władztwo trzech? Żydzi potraktowali Chrystusa jako jednego z proroków lub aniołów. Nie umieli uznać Jezusa za Syna Boga, bowiem taki stan czy urząd urągałby boskości czy doskonałości, gdyby miał poniżyć się i stanąć między ludźmi. Z tego powodu ci judaiści, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, mieli olbrzymią trudność z wypowiedzeniem boskości Chrystusa. Posiłkowano się janowym logosem, rozumianym jako boskie słowo albo jako imię Boga. Niektórzy mówili o nim nomos, to jest prawo, albo dzień, chemera, i początek, arche. Określenia te nie były wprawdzie zadowalające, lecz pozwalały na pewien kompromis w odniesieniu do kwestii monarchii. Pojawienie się w II wieku po Chrystusie licznych ruchów gnostyckich, kładących nacisk na rozróżnienie dobrego Boga Nowego Testamentu i złego, opisanego w Starym Testamencie, wznowiło pytanie o jednego Boga i monarchię. Tertulian, piszący w połowie II wieku, zmierzył się jako jeden z pierwszych z tym problemem. W swojej pracy przeciw Prakseaszowi przytoczył opinie przeciwników Trójcy Świętej, zarzucających chrześcijanom politeizm. Głosicie dwóch, a nawet trzech bogów. Aby odpowiedzieć na ten zarzut, Tertulian musiał posłużyć się terminologią nie budzącą żadnych wątpliwości co do jego intencji. Powiada: ponieważ zaś sama reguła wiary każe odejść od pogańskiego wielobóstwa ku jedynemu i prawdziwemu Bogu, wszyscy ludzie prości, jacy stanowią zwykle większość wierzących, nie rozumiejąc, że należy wierzyć w jedynego, lecz z uwzględnieniem ekonomii,
Lękają się, gdyż mniemają, iż ekonomia jest wielością, a rozróżnienie twórcy rozłamem jedności. Tymczasem jedność z siebie samej wywodząca trójce nie zostaje w ten sposób zniszczona, lecz uporządkowana. Po czym dodaje, lecz ja o ile liznąłem cokolwiek obu tych języków, to jest łaciny i greki, wiem, że monarchia nie oznacza nic innego jak jedynowładztwo, wszakże należąc do jednego, monarchia nie wymaga od tego, do kogo należy, aby nie miał syna, lub aby sam uczynił się własnym synem, lub też by nie administrowali jego monarchii ci, których zapragnie, bowiem więcej nikt nie posiada władzy na tyle skupionej we własnych rękach, na tyle wyłącznej i do tego stopnia monarchicznej, by nie musiał jej sprawować za pośrednictwem innych bliskich sobie osób, które sam wyznaczył na swych urzędników. Aby zrozumieć, czym jest Trójca Święta, należy rozumieć ją jako ekonomię. Jest ona wspólnotą ekonomiczną, albo mówiąc ściślej, na sposób ekonomiczny. Ekonomia jest sposobem bycia Trójcy. Co to znaczy? Tertulian wiąże pojęcie ekonomii z uporządkowaniem czy administrowaniem. Sama ekonomia wywodzi się z rozważań Ksenofanesa i Arystotelesa. Ekonomia według Arystotelesa to dosłownie prawo domu. Z greckiego oikos, gospodarstwo, domostwo i nomos, prawo. Ekonomia jest więc sztuką gospodarowania, prowadzenia gospodarstwa. Arystoteles odróżniał tak rozumianą ekonomię od polityki, oikos od polis. Czym innym jest porządek ekonomiczny, czym innym problemy państwa i władzy. U Tertuliana mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Ekonomia stanowi samo serce polityki. Monarchia jest ekonomią Trójcy. Teologia polityczna staje się ekonomią teologiczną. Teologowie wczesnochrześcijańscy zaczynają rozumieć boskie życie i boską władzę nie jako politykę, ale jako ekonomię. W takim znaczeniu ekonomia jest synonimem zarządzania, rządzenia. Bóg jest ekonomią, swoim własnym życiem, domem, dlatego jego domostwo może być bez sprzeczności zamieszkane przez jego Syna i Ducha. Ekonomia jest, mówiąc językiem współczesnym, siecią immanentnych relacji, pewną strukturą koniecznych elementów, takich jak Ojciec, Syn, Duch. Z jej immanencji wypływa transcendencja. Ekonomia obejmuje bowiem świat stworzeń swą władzą. Trójca rozważana z perspektywy wewnętrznej jest ekonomią, a z perspektywy zewnętrznej monarchią. W ten sposób Trójca, mówi Tertulian, rozwijająca się od Ojca przez powiązane i połączone ze sobą stopnie, w żaden sposób nie szkodzi monarchii, a przy tym strzeże porządku ekonomii. Podobnie rozumiane pojęcie ekonomii Trójcy występuje u Justyna czy Ireneusza z Lyonu. Ujęcie ekonomiczne wymaga jeszcze uwzględnienia relacji Trójcy Świętej do rzeczywistości stworzenia. Trójca na mocy ekonomii staje się jednością, albo ściślej mówiąc jedną substancją, uzija. Tertulian jako prekursor substancjalnego mówienia o Bogu uważał, że bez odniesienia do ekonomii czy monarchii Bożej nie można adekwatnie mówić o substancji Boga. Substancjalizm Tertuliana był jednak z ducha stoicki. Sądził on, że wszelki byt jest z natury cielesny, Bóg musi być w jakiś sposób ciałem. Pełniejsze ujęcie substancjalności Boga znajdujemy u Orygenesa. Odróżniał on substancję w znaczeniu uzja i physis. Przez physis rozumiał jakąś formę materialności, uzja zaś odnosiła się do nieograniczoności ontologicznej, w tym przypadku do Boga. Orygenes surowo odrzucał stoicką koncepcję Tertuliana. Inni twierdzą, że zdanie wyszedłem od Boga znaczy tyle, co narodziłem się z Boga. Powinni więc powiedzieć, iż syn narodził się z substancji, ektes uzias, ojca. Tak jakby pomniejszyła się substancja, uzia, którą Bóg uprzednio posiadał, lub jakby z niej coś ubyło, kiedy zrodził syna, tak jak to można zaobserwować u ciężarnych kobiet. Jednak tak twierdzą, to ojca i syna uważają za byty cielesne i dzielą ojca, jak to pogląd ludzi, którzy nawet we śnie nie wyobrażają sobie niewidzialnej i niecielesnej natury, physin, oraton, kai, asomaton, która jest substancją prawdziwą, ouzan, kyrios, ouzian. Dla Orygenesa i pozostałych greckich ojców Kościoła Trójca Święta to jedna substancja, uzia, w trzech hipostazach, hypostasis. Łacinnicy posługiwali się jedynie terminem substancja, którym przekładano zarówno grecką uzia, jak i hypostasis. Seneca w swoich listach jako pierwszy przełożył hypostasis na substancja. Pierwotnie
Pojęcie to oznaczało masę spadkową lub majątek. Łacińską substancję w czasach Tertuliana wiążano z treścią np. książki czy jakiegoś zagadnienia oraz istotą rzeczy. Mówiąc o substancji, łacinnicy mieli na myśli sens ogólny, nie zaś jednostkowy. Trójca Święta jako taka jest substancją. Co zaś można powiedzieć o członach ją konstytuujących, to jest Ojcu, Synu i Duchu? Mówienie, że Trójca jest substancją, a przy tym, że zarówno Ojciec, jak i Syn są substancjami, groziło odejściem od monarchii i popadnięciem w politeizm. Z tego powodu Tertulian po raz kolejny korzysta z pomocy Seneki i wprowadza pojęcie osoby, persona. Persona, pierwotnie oznaczająca maskę teatralną, była przykładem greckiego prosopon. Kiedy Seneka chciał mówić o człowieku, ogólnie używał pojęcia homo. Kiedy zaś mówił o tym oto człowieku, używał właśnie pojęcia persona. Dla Greków słowo prosopon oznaczało maskę jako sposób ujawniania się czy ukazywania głosu. Łacinnicy powiązali je po prostu z sensem jednostkowym, przedstawionym ogólnemu, oznaczonemu przez substancję. Trójca jest substancją, Ojciec, Syn i Duch osobami. Powiązanie ekonomii osób boskich z Bożą opatrznością pozwoliło teologom mówić o ekonomii zbawienia, stanowiącej w Kościele katolickim odpowiednik luterańskiej predestynacji. Centralnym punktem ekonomii jako Bożego działania w świecie lub planu Boga dla świata jest wcielenie, czyli narodziny Jezusa Chrystusa. Ekonomia realizuje się, gdy słowo Boga Ojca zostaje wcielone i pojawia się w dziejach pod postacią Syna Bożego, dopełniającego ekonomię Trójcy Świętej i ekonomię zbawienia, czyli ekonomię eschatologiczną. W III wieku wraz ze sformułowaniem soboru w Nicei w 325 roku Kościół rezygnuje z pojęcia ekonomii w odniesieniu do Trójcy Świętej. Jest ona od teraz rozumiana jako wspólnota osób bożych, mających tę samą istotę, czyli sobie współistotnych, homoousios. Zamiast o ekonomii, mówi się raczej o opatrzności, łasce. Dawna ekonomia zostaje wyparta przez wszechmoc osób. Inaczej sprawa wygląda w Kościele Wschodnim, gdzie trzymano się oryginalnego znaczenia greckich pojęć uzia i hypostasis. Ojcowie greccy, obficie korzystając z dorobku platońsko-arystotelesowskiego, wyróżniali obok istoty uzia również boskie działania, energeia. Święty Grzegorz Palama spowiada, czym innym jest istota Boga, a czym innym jego hipostaza, czyli osoba. Chociaż jest jeden Bóg w jednej istocie i trzech hipostazach, i czym innym jest istota Boga, czym innym wychodzenie, czyli energia lub wola Boga. Chociaż jeden jest Bóg działający i chcący. Na potrzebę pojęciowego odróżnienia istoty Boga od jego działalności zwrócili uwagę m.in. ojcowie kapadoccy, Bazylii Wielki, Grzegorz z Nysy, czy później Jan Damasceński. Ojco w Kościele Wschodnim, który nie uznał w pełni symbolu nicejskiego, doktryna ekonomii była wciąż rozwijana, a koncepcja w Trójcy Świętej znalazła dodatkowe ugruntowanie ontologiczne. Kościół zachodni coraz bardziej stawał się katafatyczny, wschodni, zaś w duchu neoplatońskim skoncentrował się na teologii negatywnej i apofatyce, co być może pozwoliło mu uniknąć losu analogicznego do Kościoła katolickiego, czyli pojawienia się reformacji. Nicejskie pojęcie wszechmocy Bożej w powiązaniu z augustyńską koncepcją łaski pozwoliło Lutrowi sformułować doktrynę predestynacji. Dotarliśmy w ten sposób do genezy luterańsko-kalwińskiej teorii. Z punktu widzenia teologii lub historii idei, prześledzenie tej drogi jest interesujące, jednak dla filozofii niezbyt płodne. Obecnie zaś interesuje nas właśnie pytanie filozoficzne, czy ewolucja pojęcia wszechmocy i analiza zmian doktrynalnych w obrębie sporów teologicznych kryje coś więcej niż czysto historyczne fakty? Wspomnieliśmy wcześniej, że za sprawą protestanckiej tezy o woli Boga jako jedynej zasadzie moralno-eschatologicznej, tezy wywodzącej się z augustynizmu Jana Dunsa Szkota i Wilhelma Okama, nastąpiła zmiana optyki z metafizycznej na etyczną. Przypomnijmy, wedle tradycyjnego katolickiego poglądu świat jest dobry, bo został stworzony przez doskonałego Stwórcę. Myśli tezy Dunsa Szkota i jego protestanckich spadkobierców, świat jest dobry, bo tego chce Bóg. Gdyby było inaczej, świat nie miałby wartości moralnej, Nietzsche, albo byłby zły, tak jak twierdzili na przykład manichejczycy. Na gruncie tak rozumianej woli Bożej i wynikającej z niej ontologii możliwa stała się kalwińska koncepcja predestynacji, z której wywodzi się tak ważna dla Webera moralność purytańsko-ascetyczna. W zaproponowanej przez pierwszych filozofów chrześcijańskich ekonomicznej teorii Boga nie ma miejsca na luterańsko-kalwińskie idee. Ekonomia Trójcy wyraża ontologię trynitarną. Trójca ze swej istoty jest ontologiczna, wola Boga realizowana dzięki jego wszechmocy ma charakter ontologiczny. Z nieskończenie doskonałej istoty Boga wynika jego dobra wola,
której pierwszym objawem jest całość stworzenia, ontologicznie doskonałego, bo wywodzącego się z czystej i wolnej doskonałości Stwórcy. Świat jest dobry, bo Bóg jest dobry. Byt poprzedza dobro, ontologia, etykę. U Kalwina takie rozumienie Boga i stworzenia jest nie do pomyślenia. Tylko Bóg jest dobry. Świat zmierza ku wiecznemu potępieniu. Jedynie nieliczni mogą ocaleć na mocy arbitralnej decyzji Stwórcy. Człowiek ma więc robić tylko to, co do niego należy, czyli gorliwie pracować. Z tego powodu Weber nie mógł znaleźć źródeł ducha kapitalistycznego w kościele katolickim czy prawosławnym. Dopiero uwolnienie świata i Boga z więzów metafizyki pozwoliło narodzić się duchowości Kalwina czy amerykańskich ojców założycieli, ich etyce pieniądza, o czym wspomina sam Weber. Weber z pewnością jednak mylił się w jednej zasadniczej kwestii. Diagnozując nowoczesny kapitalizm, uznał za jego podstawowy wyróżnik ukonstytuowaną moralnie duchowość kapitalisty. Czy dziś w dobie kryzysu ekonomicznego, krachów finansowych i pieniądza wirtualnego możemy się z taką tezą zgodzić? Raczej nie. O kapitalizmie nie świadczy bowiem to, co myślą i robią jego przedstawiciele, jakimi regułami i wytycznymi się kierują, w co wierzą, a co odrzucają, lecz to, jaką rzeczywistość gospodarczo-społeczną ustrój kapitalistyczny konstytuuje, jakie są jego owoce, jakie są jego efekty, jakie są jego cele. Rysem szczególnym kapitalizmu dziś i wczoraj jest jego wymiar teologiczno-eschatologiczny, nie w sensie jednostkowym, ale właśnie w powszechnym, społecznym i politycznym. Nie ma tu miejsca na szczegółowy opis i rozważenie ewolucji ekonomii teologicznej, ale już wstępna analiza pokazuje, że pomimo tego, iż projekt ekonomiczny jako taki został przez Kościół porzucony już w III wieku, to jego ontologiczna zawartość, pewien strukturalny habitus, została zachowana i zyskała nowe życie w strukturalnej formie nowożytnej ekonomii politycznej, poczynając od fizjokratów, łączących rozważania ekonomiczne z władzą monarchy przez smithowską niewidzialną rękę, noszącą znamiona Bożej opatrzności, aż po mesjanizm Marksa i późną nowoczesność. Ekonomia w swych najgłębszych pokładach ma oblicze teologiczne i w żadnej innej formie gospodarowania nie jest to tak widoczne jak w kapitalizmie. Możemy na koniec naszych rozważań sparafrazować słynne słowa Karla Schmitta z jego teologii politycznej. Wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej, to jest nowoczesnej i ponowoczesnej ekonomii, to sekularyzowane pojęcia teologiczne. Bardzo dziękuję.